ponad stuletnie drzwi, a na nich ponad stuletni napis, który po niemiecku ostrzega nas przed wejściem do środka. A co takiego kryje się za nimi? Witamy w kolejnym odcinku History Hiking. Gdybym przeniósł się w czasie o 80 lat, to dookoła mnie znajdowałyby się maszyny tkackie, które były wyposażeniem XIX-wiecznych zakładów żydowskiego przedsiębiorcy pana Grünfelda. W trakcie trwania II wojny światowej, w latach 40. z Brandenburgii, Niemcy przenieśli tutaj biura projektowe firmy Arado Flugzeugwerke GmbH pod klauzulą Geheim, czyli ściśle tajne. Firma Arado była firmą, która w znacznej części projektowała i produkowała samoloty o napędzie odrzutowym dla niemieckiego lotnictwa wojskowego. To w tym miejscu pracował pan Augustyn Michalik, ojciec bohaterki dzisiejszej opowieści, pani Gertrudy Wojnowskiej. Wyobraźcie sobie 6-letnie dziecko, które nagle słyszy warkot nadchodzących maszyn, spogląda w górę, patrzy, a tu nadlatują alianckie bombowce, które za chwilę zbombardują zakład, w którym pracuje jej tatuś. Tym dzieckiem była właśnie pani Gertruda, której ojciec był inżynierem w zakładach lotniczych firmy Arado Flugzeugwerke GmbH. Zapraszamy na kolejny odcinek. Panią Gertrudę poznałem 2 lata temu w Świebodzicach. Wiedziałem, że jej ojciec był pracownikiem zakładu lotniczego w Kamiennej Górze i chciałem dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Jak wyglądała praca inżynierów, jakie projekty wykonywali? Pytań, które chciałem zadać, było mnóstwo. W jej historii chciałem znaleźć coś, co z jej punktu widzenia mogło wydawać się błahe, nieistotne, a co z punktu widzenia badania przeszłości mogłoby okazać się przełomowe. Jak to często w rozmowach ze świadkami przeszłości bywa, pojawiają się wątki poboczne, które są równie ciekawe, co ten główny. I taka jest historia życia pani Gertrudy. Pełna zwrotów akcji, tajemnic i wspomnień strasznych, których nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Lotnictwo było pasją Augustyna Michalika jeszcze zanim zaczął pracę dla niemieckiej zbrojeniówki. Kochał latać i z czasem przekształcił swoją pracę w pasję. Nie był nazistą, chciał po prostu w wojennych realiach w jakiś sposób utrzymać swoją rodzinę. Pierwotnie zatrudnił się w zakładach lotniczych w Duisburgu. To tam nasza dzisiejsza bohaterka przeżyła swoje pierwsze bombardowanie. Miała 6 lat i opisała mi tą chwilę takimi słowami. Mieszkaliśmy w bloku na 4. piętrze. W każdym bloku był schron przeciwlotniczy. Z megafonów ostrzegano nas i informowano, w jaki sposób mamy się zachować. Doskonale opisała także chwilę po bombardowaniu. Widziałam łuny płomieni. Całe miasto było zrównane z ziemią. Po bombardowaniu chodziliśmy z innymi dziećmi i zbieraliśmy złom. Taki proceder miał 2 cele. Po pierwsze, dorośli, nauczyciele starali się przekształcić działania wojenne w coś na wzór gry terenowej. Chodziło po prostu o to, aby dzieciom zostawić namiastkę ich niewinności, a nie skazywać je na bycie ofiarą chorych zapędów dorosłych. Po drugie, w myśl niemieckiej doktryny oszczędności wojennej chodziło o to, aby w miarę możliwości odzyskiwać surowce, które mogłyby przydać się na prowadzenie dalszych działań wojskowych. Dzięki właścicielom wspaniałych obiektów, takich jak miejsce, w którym jesteśmy, możemy pokazywać Wam prawdziwych, niemych świadków przeszłości. Otóż przede mną znajdują się ponad stuletnie drzwi, a na nich ponad stuletni napis, który po niemiecku ostrzega nas przed wejściem do środka. A co takiego kryje się za nimi? Jest to oryginalny mechanizm windowy prestiżowej firmy Karla Flora, tej samej firmy, która zastosowała mechanizm windowy w paryskiej wieży Eiffla. Thank you.
Pewnie 80 lat temu podziwiał go także ojciec naszej dzisiejszej bohaterki. Z czasem Augustyn Michalik przeniósł się do Brandenburgii, gdzie zatrudnił się w zakładach lotniczych Arado Flugzeugwerke. Była to potężna fabryka. Rodzina Michalików otrzymała także mieszkanie pracownicze, które przysługiwało każdemu specjaliście, który pracował na terenie zakładów Arado. Pani Gertruda opowiadała mi o niemal codziennym widoku rozpędzających się maszyn Luftwaffe na pasie startowym. Opowiadała mi też, że zaraz obok jej mieszkania znajdował się obóz dla aliańskich jeńców. Kiedy wracała ze szkoły, otrzymała od jednego z aliańskich żołnierzy czekoladkę. Z czasem rodzinę rozdzielono. Ojciec został przeniesiony do Landesku, czyli do dzisiejszej Kamiennej Góry, natomiast pani Gertruda wraz z jej o 6 lat starszą siostrą oraz matką została w Brandenburgii. Ojca jako fachowca Niemcy przenieśli do Kamiennej Góry ze względu na to, że w roku 1943 Amerykanie lądują na Sycylii i ryzyko, że Brandenburgia zostanie zbombardowana, wzrastało z każdym dniem. Niemcy byli zmuszeni do przenoszenia zakładów zbrojeniowych, ponieważ były one konieczne do napędzania potężnie rozbudowanej machiny zbrojeniowej Adolfa Hitlera. Miejscem wolnym od ataku z powietrza była dzisiejsza Kamienna Góra. Zapytałem pani Gertrudy, czy ojciec opowiadał coś w domu o swojej pracy. Odpowiedziała, że nie, choć faktycznie musiał wiedzieć i widzieć dużo. Jednak ogromne było ryzyko. W kraju, w którym powszechnie stosowano podsłuchy, a więźniów politycznych zamykano w obozach koncentracyjnych, głośne mówienie o pracy dla niemieckiej zbrojeniówki mogło skończyć się dla Michalika tragicznie. 16 kwietnia roku 1944 pani Gertruda przystępuje do pierwszej Komunii Świętej. Dla dzieci powinien to być rodzinny czas, czas radości. Jednak w trakcie trwania wojny wyglądało to zupełnie inaczej. Pani Gertruda opisała mi swoją Komunię Świętą takimi słowami. Miałam 10 lat, szłam do Komunii Świętej. Mój ojciec był 2 dni na moim święcie. W tym czasie, kiedy pojechał do Landeswood, Brandenburgia została zbombardowana. Miasto zostało zbombardowane w czasie, kiedy Augustyn Michalik jechał już do Kamiennej Góry. Kiedy przyjechał do miasta, dowiedział się, że jego rodzinne miasto i jego mieszkanie zostało zbombardowane. Postanowił wrócić, aby dowiedzieć się, co stało się z jego rodziną. To, co zastał na miejscu, musiało być przerażające. Brandenburgia została zrównana z ziemią, podobnie jak jego mieszkanie. Chciał w ruinach odnaleźć swoją rodzinę i ją odnalazł. Otóż zatrzymała się ona tymczasowo u obcych ludzi, aby przetrwać jakoś ten czas. Michalik, w związku z tym, że Kamienna Góra była oddalona od frontu, postanowił ulokować swoją rodzinę w bezpieczniejszym miejscu, czyli w pobliskiej wsi Pisarzowice. Na terenie dzisiejszej Kamiennej Góry przez cały okres II wojny światowej nie toczyły się żadne działania wojenne. Augustyn Michalik chciał znaleźć tu schronienie dla swojej rodziny i wydawałoby się, że to miejsce będzie bezpieczne na długi czas. Okazało się to nieprawdą. W maju roku 1945 do Landeshut przyjeżdża Armia Czerwona. Jeszcze przed tym faktem rodzina Michalików była pełna obaw. Augustyn, pracownik niemieckich zakładów zbrojeniowych. To brzmiało bardzo źle. Przecież w oczach czerwonoarmistów Michalik, mimo polskich korzeni, mógł uchodzić za kolaboranta albo nazistę. Czerwonoarmiści mieli nie patyczkować się z takimi ludźmi. Przyjechali tutaj, żeby gwałcić, palić, mordować i niszczyć wszystko, co było niemieckie. Pani Gertruda w roku 1945 miała lat 11. W związku z obawami dotyczącymi wejściem tutaj soldatów, musieli uciekać. Celem była Czechosłowacja. Spakowali swoją rodzinę na czterokołowy wózek i ruszyli przez wieś Ogorzelec. Tam trafili na patrol rosyjskich żołnierzy, który otworzył do nich ogień. Nie strzelali tak, żeby zabić. Strzelali pod nogi, żeby wystraszyć. Rodzina postanowiła ponownie wrócić do Pisarzowic, jednak nie było pewnym, czy ich domostwo w ogóle jeszcze stoi. Dom stał, ale nie ustał strach. Pani Gertruda opowiadała mi, że najbardziej, czego wtedy się obawiali, to gwałtów. Opowiedziała to takimi słowami. Nie wyglądali jak Rosjanie.
tylko jak Azjaci. Gwałcili bez pardonu, zdarzało się, że nawet dzieci, dlatego mama ukrywała mnie w stodole. Niestety gwałtów i rabunków dopuszczała się także polska milicja obywatelska, przez którą Augusty Michalik był regularnie bity. Milicjanci próbowali także zgwałcić jej starszą siostrę. Pani Gertruda opowiadała mi historię o tym, jak jeden z oficerów rosyjskich miał uratować jej siostrę przed właśnie takim gwałtem. W momencie, kiedy milicjant zaczął do jej siostry się dobierać, oficer radziecki wyciągnął pistolet, wycelował w czapkę i strzelił. Tym samym zabronił milicjantom w jakikolwiek sposób przeszkadzać rodzinie Michalików w prowadzeniu normalnego życia. Ten proceder nie był powszechny. Otóż pamiętajmy, że ludźmi, którzy zatrudniali nowe osoby w powojennych realiach na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska, byli właśnie fachowcy, którzy w większości byli Niemcami. Mimo tych wszystkich strasznych wydarzeń, jakie spotkały rodziny Michalików, udało im się przetrwać trudny czas. Augustyn po wojnie szkolił młodych adeptów lotnictwa w oddalonej o 10 km stąd szkole szybowcowej w Lubawce. Z kolei mama pani Gertrudy szyła suknie ślubne z fragmentów niemieckich spadochronów, które swoją drogą znajdowała w tym miejscu. W latach 60. pani Gertruda osiedliła się w Świebodzicach i kilka lat temu mnie odwiedziła. Miałem przyjemność opowiadać jej o historii naszego miasta. Pani Trudzio, jeśli ogląda Pani ten materiał, pragnę Pani z całego serca podziękować za podzielenie się ze mną i z naszymi widzami Pani niesamowitą historią. To wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, czy znacie podobne historie. Być może ktoś z Was ma mamę, tatę, dziadka, babcię, kogoś, kto przeżył coś podobnego. Czasem, żeby poznawać przeszłość, wystarczy pójść na strych kogoś z naszych bliskich. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuk w górze, zostawić subskrypcję, kliknąć dzwoneczek, który przypomni Wam o każdym nowym odcinku. I z tego miejsca pragniemy podziękować także naszym patronom i zaznaczyć, że materiał powstał przy współpracy z grupą VGD549 ze Szczecina. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Avid 2, Grzegorz Barszcz, Biker Budzyk, Artur Chojecki, KC76, Kamil Klarecki, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Łukasz Turkowski, Tomasz Barabasz, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Kuba Chruściński, Remigiusz Golanowski, Jan Gruda, Ola Kałuża, Mirosław Kanak, Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Damian Ślemp i inni. Serdecznie Wam za to dziękujemy.